Są bardzo popularne w Niemczech, Francji i Holandii. Do Polski moda na nie dopiero powoli przypływa. Niedawno model jednego z nich można było zobaczyć na jeziorze Drwęskim w Ostródzie. Katamarany, bo o nich mowa, mogą być doskonałym uzupełnieniem oferty turystycznej na Mazurach. Region ma ogromny potencjał, który dostrzegają sąsiedzi z zagranicy. Chcielibyśmy też skorzystać z ich porady i wprowadzić właśnie takich operatorów, którzy by chcieli wynajmować houseboty dla potencjalnych chętnych turystów, którzy chcą żeglować naszymi szlakami wodnymi, ale również mogliby też produkować i sprzedawać houseboty, bo pewnie nie jeden turysta chciałby taki houseboat mieć na własność i bardzo chętnie spędzać tam wolny czas podczas urlopu. Katamarany to statki wodne bardzo bezpieczne i stabilne. Wcale nie trzeba ich szukać za granicą. Katamaran wyprodukowany w Polsce i wypromowany na ostródzkim rynku zawitał na jezioro Drwęskie. Firmę, która go stworzyła, założył mieszkaniec Ostródy, który po wielu latach pracy za granicą zamierza wrócić z biznesem do kraju. I zajął się właśnie produkcją katamaranów, docelowo również houseboatów i takich jednostek pływających, również szkoleniowych jednostek pływających. Mieliśmy przyjemność pływać po jeziorze Drwęskim tym katamaranem i wysłuchać tego, z czym zderzają się młodzi przedsiębiorcy, młodzi ludzie, którzy wracają z zagranicy i chcą tutaj tworzyć i otwierać swoje firmy. Możliwe, że już od przyszłego roku zaspokojone zostaną potrzeby wszystkich tych, którzy preferują wypoczynek na wodzie. Katamarany będą doskonałym uzupełnieniem proponowanych dotąd środków transportu. Pojemność turystyczna i jezior, i szlaku wodnego jest jeszcze na tyle wystarczająca, że możemy takich dodatkowych operatorów wprowadzić bez żadnego uszczerbku dla przyrody, no bo musimy pamiętać, że w dużej części są to rezerwaty. Między innymi przed Elblągiem jezioro Druzno jest rezerwatem i tego typu właśnie stateczki będą bardzo bezpieczne, bo one mają silniki bardzo ciche, nie będą zakłócać środowiska, nawet będą rozwiązania hybrydowe, czyli będzie napęd elektryczny plus tam spalinowy wówczas, kiedy zabraknie tej energii elektrycznej. Pełna oferta kilku rodzajów statków spacerowych będzie dostępna na wiosnę. Katamarany będzie można wynajmować wyłącznie za okazaniem prawa jazdy. Nie wymagane są tutaj żadne dokumenty żeglarskie.